Jeszcze tylko słowem wstępu chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na stronę csgofast.com, która, jak mogliście zauważyć, przez bardzo długi okres już ze mną współpracuje. Więc jeżeli ktoś chciałby pomóc mi się rozwijać, to możecie zarejestrować się z mojego linku, którego macie w opisie lub w komentarzu. Wielkie dzięki za wszystkie rejestracje i zapraszam do odcinka. Witam, cześć, dzień dobry, z tej strony MRC, kiedy się ze mną Piotr Nowif-Marczak znowu. No witam, siema, siema. Witam. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy sobie grać chowanego na mapie CS Office, ponieważ obydwu chyba nigdy nie graliśmy tej mapy. No nie, nie graliśmy. Żebyśmy nie mieli tutaj za łatwo. Poprzedni odcinek, jak widzieliście, na pewno był Nowifa i tutaj planuję mu się zrewanżować. No dobra, dobra. Ja tylko powiem, że jest ile? 14 osób, nie? 14 osób. Chyba, no, chyba tak. No więc możemy zrobić tak, że kto zniszczy więcej, to wygrywa tą rundę, co? Dobra. Dobra. No to co, zaczynamy? Tak. W którą stronę idziesz? Masz do wyboru, jesteś gościem. Tam. Dobra, to ja idę w tą, zaczynamy. Bo tamta jest dłuższa, nie? To bez sensu w ogóle, żeby tam iść. Dobra, ale ta mapa jest długa i nie wiem, czy tu można się chować w ogóle. Ja właśnie też nie, mam nadzieję, że... A no i oczywiście znowu przegrywam. Jeden. Oj, powiem tak. Dwa. No, powiem tak. Nie wiem. Skoro jest 14, to się zrobi 7, nie? I... Dobra. Ale fokus jest. No, straszny, to ja nie odzywam się nawet. Na szczęście, że to twój odcinek, to więcej gadać niż ja. No, generalnie, jeżeli będziecie chcieli zagrać takie odcinki, takie... Nie zauważyłeś go. Co? No, tam chłop był, nie widziałeś go. A ty tu byłeś? Dobra, już. No, przechodziłem sobie tamtędy. Dobra, no to ile zostało osób? Zostało 4 osoby. Tak? Dobra, nie, więcej. 5. A mamy po 5 fragów. Kurde, nie chcę ci... Ja nie wiem, którędy ty szedłeś generalnie. Ja też nie wiem, którędy ty szedłeś, dlatego się... Nie wiem, czy to się zajcza do domku, chyba nie. Chyba nie. Ale to ludzie wierzą, i tak będą się chować. Witam, no nie, na spawna wrócili. Nie, nie, chyba... Nie wiem, czy tędy przechodziłeś. Jeszcze powiedzieć, ja byłem tylko w tym w sumie ofisie. I nic więcej. Kogoś tu słyszę, ciekawe czy to ty. Pominąłem jedną osobę rzeczywiście, no. Ale ja tu byłem, już wszystkich tu zniszczyłem generalnie. To gdzie oni się tak pochowali? Jeszcze zostały 3 osoby. XD. Aha, no nie! XD, 7, to masz, no tylko nie możesz zrobić. No nie. Możesz wygrać jeszcze 2 osoby. A tak, 2 osoby zostały. No. Chyba, że... A to... Chyba, że zabijesz Tyneka i się z ronda zresztą, bo nie dałeś komendy. Chyba nie dałem. No nie wiem, gdzie... Ja już nie wiem, nie wiem, nie mam pomysłu, no nie... Ja też nie wiem, możesz się poddać, nie? Nie poddam się, nie. No, wystarczy, że ja tylko znajdę, to wygrywam, albo ty musisz znaleźć, wtedy może być... A, lepiej. Widzisz, najpierw musisz znaleźć. Dobra, ja nie wierzę, że oni są w domku, idę szukać gdzieś dalej ja na mapie. Ja też nie wierzę, że oni są w domku, nie? 100%. Ej, no bo wypiszę XD na czacie. Chyba, że tu, ty, właśnie, to też jest w sumie domek, ty. To jest 200 IQ, jeżeli ktoś by tu był schowany tak naprawdę. Czekaj, tu nie ma ni... No gdzie wy jesteś? Ja nie mam pojęcia, gdzie oni są. To jest niemożliwe, że oni są w do... Widzę! Co? Boże, widzę! Boże... No dobra, ty chyba będziesz musiał to powiedzieć, bo zanim był... Nie wiem. A tu się dowiesz? Nie da się. Słucham podpowiedzi. Koło CT. O kurde. Gdzie jest CT? No tam, gdzie my się respimy, nie? Nie, żaden movement, nie nadrabiasz movementem nic. O, blokuje. Nie! Ajaj. Nie ma opcji, nie. Odpuszczasz. Ja wiem, gdzie on jest, jestem pewien. Nie, tu. Nie ma. Ej, oszukał, wygrałem tą konkurencję, wygrałem. Wygrałem tą konkurencję. Dobra, system warto zweryfikuje. A na tym odcinku system VAR jest tylko jeden. Ja jestem tym systemem VAR, wygrałem. Nie. Też za wszystkich. Ty, ale ja miałem jeden kill więcej przez to, że Vampiro żył. To nie wiem, czy był remis teraz. Witam, jesteśmy po naradzie sędziowskiej system VAR. Okazało się, że był remis, że mieliśmy jednak po 7 fragów, bo ja tutaj zniszczyłem tego kolegę wcześniej na spawnie i MRC-ka, więc było 7-7 finalnie. Dokładnie, więc remis, czyli mamy 1-1. I zmieniliśmy zasady, nie robimy 1-1 nic takiego, dalej gramy w te zasady, tylko teraz za WP-ą. Tak, tylko za WP-ą, nie można strzelać z pistoletu ani z noża, tylko za WP. Dobra, czas start. Czas start. A teraz ty poszedłeś drugą drogą, dłuższą drogą. No tak, żeby nie było, że zawsze masz ten. Dobra, rozumiem. Że przegrałeś przez to, że niby fory. Remis nie przegrałem, tak? Dla mnie to przegrałeś, po prostu miałeś fart. Po prostu system warcie uratował. Dobra. Jerku nam zrobił taką przysługę i zginął jako pierwszy. To niestety.
Takie mamy życie na Tino. Jestem dobrym snajperem, możesz się ruszać, byczku. Mi to nie przeszkadza. A nie podoba mi się, że nowy wygrywasz. Ja jestem emeryckim snajperem. Ale ja też. Byku, jestem emerytem. No nie! No co nie? Nie podoba mi się. Ja też mogłem kogoś ominąć tam. Ej, byłeś w tym boksie tutaj, co ja... Nie wiem, powiesz mi zresztą przecież. Byłem, jasne, że byłem. Tak, no to idę sobie zobaczyć jeszcze raz. To jest emerycki wzrok, ty na 100% kogoś ominąłeś. Jestem pewien. Emerycki wzrok. No ty ominąłeś tyle, ominąłeś 4. Nieprawda, tyle. Nieprawda. No jak to jest możliwe, że ty masz obco? Jest, no nie, to niemożliwe. Nie zgadzam się. Stary, 5 ludzi ominąłeś. Gdzie niby? Na dworze. Co jest, gdzie? Gdzie ty ich niby zabiłeś? No co jest? Emerycki wzrok. Przecież ja tu nie byłem nawet. Nie, tu nie było! Jak nie byłeś? Tutaj w boksie, ty. Gdzie? Ja tutaj sobie do szyby podchodzę, a tutaj częściu chłopak. No co tu się dzieje? Ej, dobra, zostały jeszcze dwie osoby, jeszcze mam szansę dobić do tej rypa punkty. O Jezus, ty. Piękna sprawa. Tak naprawdę to co, to przegrałeś? Przegrałem! Już nie masz szans wygrać. No nie! Łatwe to było MRC, no to AWP widać, kto jest lepszy snajper. Dobra, weź się nie odzywaj. Nie chcę z tobą rozmawiać. Emerycki snajper się odezwał. Nie dyskutujmy. Emeryckie oko mnie obraził 2 sekundy później, to 10 kili wpadło. No Boże, gdzieś się ten tu... Co jest no? Nie puszczam tej rudy, nie mam opcji. To była najlepsza runda ever, stary. Idziemy do następnej rundy. Dobra, trzecia runda, to zmieniamy znowu zasady. Tym razem tylko Zeusy i gramy na całą mapę. Nie chowałem się już tylko w domku. Dobra, to teraz ty wybieraj miejsce, gdzie chcesz. Ja idę tędy znowu. Ja ci pokażę, no, jak się bawimy. No, pokazałem ci w ostatniej ile? 12-2? Dobra, wiesz co? Ja ci pokażę, jak się gra w grę komputerową. No i... Oni się jakoś słabo chowają w przeciwieństwie do ciebie. Dobra, jedziemy. Powiem ci tak, to trzeba było iść... O nie, no co się dzieje? Ja się nie zgadzam na takie zachowanie. Jakie to trzeba było wybrać tą drogę, no co, ja sobie... Zawsze byłem w złym wybieraniu. To widać. Ja widzę tylko pojedynczyk. No i parę jasno. No, ej, dobra, ale nie jest tak źle. Ej, nie jest źle, ty masz 4. Dobra, jest do wygrania, wszystko. Parkona. A, no rację. Jest. Dobra. Nie. Jest. Ale teraz widzę, że byłeś za szybą. Tym razem się nie dałem tak wyki. Jest! Jedziemy! Ty wygrywasz to teraz. Jedziemy! Nie. Ile masz? 6, ja mam 5, dobra. Ja mam 6. Do wygrania, spokojnie. Dobra, tu nie koń, tam na pewno nikogo nie ma, jestem pewien, gdzie ty poszedłeś. Trzeba się rozegrać taktycznie. No koleś jest. Emeryckie oko kogoś ominęło, wiedziałem! Nie, no musiał przyjść. Nie, jesteś emerytem po prostu, przyznaj się. Dobra, weź nie obrażaj. Ty, twoje emeryckie oko obok ciebie stał, ty. Ja po prostu ci go zostawiłem. No. Czekaj. Ej, został jeden. O tak. Nie, remis albo wygrana. Remis albo wygrana. Dwór! Jeszcze napisał, gdzie jest! Nie, ja nie jestem daleko od dworu, nie! No nie. Ja wiem, gdzie on jest, jestem pewien. Chyba, że on bejtuje. Przy bałwanku, gdzie jest bałwanek? Nie pamiętam. Oj, ja wiem. Dobra, wiem, gdzie on jest. Dobra, ja też powiem. Emercyk już był 3 razy, to nieprawda, on kłamie. Cicho. Jak ci serwer podpowiada, to nie fair! Nie. Ale ja wiedziałem, gdzie jest bałwanek. Dobra, no, nie! Dobra, ile mam? Ja mam 3, ty masz 2 punkty, więc wygrałem. Prosto. Nie podoba mi się ta matematyka. Wygrałem. 2 razy remis, 1 wygrana moja. No MRCG, no musisz przyznać, że byłem lepszy. Na AWP po prostu nie miałeś ze mną szans. A, wiesz co, szkoda rozmawiać o tej zaistniałej sytuacji. Idę się począć gdzieś do środka. Dawaj, jeszcze western zrobimy. Prawdziwi mężczyźni rozwiązują swoje sprawy w jakiś inny sposób. Więc my go rozwiążemy w sprawie western, tylko na Zeusy, co nie? Dobra, to odwracamy się plecami. Teraz? 10 kroków i do tyłu. Dobra, ja będę liczył. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czuję się... Tylko tezer w ręce, bez noża. Czuję się jak na jakiejś wojnie średniowiecznej z tazerem. Tak, ludzie głosują na czacie. Dawaj, obstawiajcie bety. Kto wygrywa? Jak wygram, to...
Wszystko dla mnie. Ale zdradliwi są ludzie. Dobrze, dobrze! Army, jedziemy! Jest! Jak z takiego daleka? Jest! I tak przegrałeś, na sensie, żeby się liczyło. Chociaż obrobisz pewno tak, żeby się liczyło, więc... Dobrze. MRC Queen, kot noli w sklepie, to Maku napisał, bo ja nie mam, więc tutaj macie emotkę, sorry. I co? Wielkie dziękuję wszystkim za nagrywanie. I to koniec. Jeżeli chcecie wystąpić w takim odcinku, piszcie w komentarzu, pewnie będziemy wybierać. I możecie napisać, co o tym sądzicie, czy wam się podobają takie odcinki. Jak widzicie, jestem sam na mapie, wygrałem, jestem najlepszy. I co masz do powiedzenia, Piotruś? No, dziękuję. to ja dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Dobra, no to nie przedłużajmy i cześć i do widzenia. Do widzenia.